Uroczystość Bożego Narodzenia. Pełni zadumy stajemy nad tajemnicą przyjścia Boga do człowieka. I chociaż wokół nas jest wiele różnych punktów, które są źródłami nadziei, to wiemy, że w tę noc przychodzi do nas jedyna nadzieja. Ta nadzieja przychodzi niezależnie od naszej ludzkiej kondycji, przychodzi niezależnie od czasu wojny czy pokoju, czasu dobrobytu czy biedy. Ta nadzieja przychodzi niezależnie od woli człowieka, bo takie jest Boże Narodzenie. Bóg jest nadzieją i ta nadzieja rozświetla ciemności świata. Dzień i noc Bożego Narodzenia to jest czas zwycięstwa światła nad ciemnością, czas zwycięstwa nadziei nad niepokojem, nad lękiem, który wielokrotnie gości w naszym sercu. Bóg przychodzi na świat i Bóg jest mocniejszy, jest większy niż nasza ludzka nieufność, niż nasze ludzkie wyrachowanie, niż nasze ludzkie, czasami bardzo przedmiotowe podejście do Pana Boga. To jest przesłanie wieczoru wigilijnego. Bóg przychodzi niezależnie od tego, jacy my jesteśmy. Bóg przychodzi i od nas. Zależy, czy my, nie kto inny, ale czy my otworzymy serce dla Niego. Dla wielu z nas czas świąt Bożego Narodzenia to czas powrotu do rodzinnego domu, do lat dzieciństwa, gdzie wszystko było bardzo proste, bardzo jasne, bardzo radosne. Kiedy jednak przychodzi doświadczenie, kiedy przychodzi wiek, kiedy przychodzą inne czasy, widzimy, że świat nie jest taki prosty i radosny. I w tym świecie trzeba mieć dużo nadziei, dużo miłości i dużo dobroci. I tego nam wielokrotnie brakuje. A tego uczy nas betlejemska noc. Mamy być nadzieją, mamy być światłem, mamy być pomocą dla drugiego człowieka. Dlatego w tym szczególnym czasie, kiedy nasze serce jest odmienione i jak ufamy otwarte na przyjęcie Boga, życzę wszystkim, abyśmy umieli dzielić się tym światłem i nadzieją, jakie płyną z Betlejem, byśmy nie zatracili się w naszych nieufnościach, w naszych ludzkich zależnościach i wyrachowaniu, ale potrafili w prostocie przyjąć Boga i Bogiem, który jest samą dobrocią, potrafili dzielić się z drugim człowiekiem. Kiedy patrzymy tu na Jasnej Górze, na cudowny wizerunek Bożej Matki Maryi, widzimy jej dłoń. Tę dłoń, która nieustannie wskazuje na Jezusa Chrystusa, źródło życia i źródło nadziei. I tego pragniemy życzyć wszystkim, którzy czy fizycznie, czy duchowo łączą się z Jasną Górą, byśmy nie gubili tej dłoni Maryi wskazującej na Jezusa Chrystusa. Tak jak wskazała Go pasterzom w Betlejem, tak dziś wskazuje Go nam, ludziom XXI wieku. I to niezależnie od tego, kim jesteśmy, jaką pozycję społeczną zajmujemy, co robimy. Dla Maryi wszyscy jesteśmy dziećmi, których ona ma prowadzić do Jezusa Chrystusa. Będąc tu na Jasnej Górze, tworzymy
szczególną rodzinę. Tą rodzinę, która pragnie iść wzorem Maryi przez świat i wskazywać Jezusa. I trzeba tego, byśmy szli razem, nie w pojedynkę, ale byśmy szli razem. I chcemy to czynić my, Paulini, nie tylko tu z Jasnej Góry, ale z wszystkich naszych paulińskich klasztorów i w Polsce, i rozsianych w różnych częściach świata. Chcemy to czynić razem z wami, z tymi, którzy wspomagacie nasze paulińskie posłannictwo, którzy otaczacie nas szczególną modlitwą. Niech ten czas świąt Bożego Narodzenia będzie dla nas wszystkich czasem jedności i czasem tego uczenia się nadziei, nadziei, która oparta jest na Bogu, który nieustannie przychodzi do nas w Betlejem. Prośmy, byśmy tego wielkiego daru nie zatracili, ale byśmy go przyjęli i tym darem potrafili dzielić się z drugim człowiekiem.